Drodzy bracia i siostry, zanim przejdziemy jeszcze do tej uczty miłości, chciałbym podać dwie informacje, a mianowicie było nas dzisiaj obecnych podczas odpowiedzi na pytania brata Piotra Woźnickiego 560 osób. I jeszcze prośba tutaj gospodarzy. Oni przygotowali kanapki i drożdżówki do zabrania na podróż. One są zapakowane i proszą, abyście braterstwo zabrali, nawet już nie płacili, bo jeśli nie zabierzecie, będą musieli zjeść. A zostało im troszeczkę dużo. I tak, drodzy bracia i siostry, dochodzimy do momentu, kiedy musimy kończyć tą ucztę duchową. Niedawno ona się tutaj zaczynała. Troszeczkę było nam ciepło, ale dzisiaj jest przyjemnie. Ale dzisiaj musimy już kończyć. Z perspektywy czasu tak szybko to minęło, że nawet nie zauważyliśmy, jak minęły nam te 3 dni. Kończy się ta uczta duchowa w Krakowie. Nasz drogi Stwórca, Bóg i Jego Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, karmił nas obfitymi pokarmami. Podawał różne pokarmy o różnej treści. One zawierały cenne wartości dla naszego duchowego życia. Pan obficie zastawił swój stół. Mieliśmy również cenne zebrania świadectw i modlitw. Mogliśmy wynurzyć stan swoich serc, a słuchający mogli wczuć się w położenie, doświadczenia i troski tych braci i sióstr, którzy składali swoje oświadczenia. Myślę, że prośby tych braci o modlitwy pozostaną w naszej pamięci. I niektórzy z nas, udając się na dalszą ucztę, ale niektórzy z nas, wracając do domu, do codziennych obowiązków, będą mieć w pamięci tych braci i te siostry, które prosili o modlitwę. Mieliśmy wiele godzin braterskiej społeczności. Były to wykłady, było sympozjum. Mieliśmy również społeczność w przerwach. Mieliśmy również społeczność w czasie śpiewania pieśni. A również mieliśmy społeczność w miejscach zakwaterowania. Spotykaliśmy, rozmawialiśmy z wieloma braćmi i siostrami. Wierzę i myślę, że wszyscy wierzymy, że ta wspólna społeczność wzmocniła nasze więzy miłości, że ożywiła nas, abyśmy wspólnie zachęcali się do boju o dobry bój wiary. Jak powiedziałem, niektórzy z nas kończą już pewien etap podróży po ucztach duchowych, wracają do domów, do codziennych obowiązków. Tych obowiązków nie ubywa, ale przybywa każdego dnia. Starajmy się zachować w swojej pamięci te miłe chwile jak najdłużej, aby one zachęcały, pobudzały nas do okazywania wzajemnej miłości, abyśmy tą miłość okazywali w naszych zborach, wśród naszych braci i sióstr, abyśmy mogli odnieść jak największe zbudowanie z tej uczty i by ono owocowało dalszą radosną służbą dla Pana i braci. Niech poruszone tutaj tematy zachęcają nas do dobrego boju wiary, aby ten bój był w dobrym celu, abyśmy rozwijali nasz charakter, abyśmy walczyli z grzechem, o którym mówił brat Kocot, abyśmy walczyli ze światowością i z naszym ciałem. Gdy ten bój będzie bojem zwycięskim, wtedy możemy mieć nadzieję otrzymania życia wiecznego.
i będziemy mogli wiecznie radować się w Królestwie z tego przywileju życia wiecznego. Zakończę tą część rozważań tymi słowami, które często przytaczał brat Stachowiak. Pierwszy list Piotra, 4, rozdział, wiersz 7. A wszystkiemu się koniec przybliża. I przybliżył się koniec tej uczty duchowej. Ale dalej czytamy, przetoż trzeźwymi bądźcie, czułymi ku modlitwom, czyli starajcie się być lepszymi, patrzącymi realnie na swoje życie. Bądźcie skłonni do modlitwy. I dalej mówi, a nade wszystko miejcie uprzejmą miłość jedni ku drugim. Czyli ta nasza społeczność niech owocuje tym, że będziemy okazywać wspaniałe uczucia miłości naszym braciom, naszym siostrom w naszych zgromadzeniach. Miejcie tą uprzejmą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Miłość, jaką okażemy naszym braciom, przykrywa ich niedociągnięcia. A więc wybaczajmy naszym braciom i siostrom. Starajmy się ich zrozumieć i wczuć się w ich sytuację. Dalej mówi, gościnnymi bądźcie jedni ku drugim, bez szemrania, bez narzekania. I jeszcze podaje bardzo istotne myśli. Każdy jako wziął dar, wszyscy wzięliśmy dar. Wszyscy otrzymaliśmy zachętę. Wszyscy zostaliśmy pobudzeni. Tak, nim jeden drugiemu usługujcie. Czyli dzielcie się tym darem. Dzielcie się tą zachętą, tą gorliwością. Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc, drodzy bracia i siostry, jest to naszym obowiązkiem, abyśmy dzielili się tą zachętą, tym pobudzeniem do gorliwego studiowania, do gorliwego uczęszczania do społeczności w zgromadzeniu, aby to procentowało w dalszym naszym życiu. Abyśmy jeszcze gorliwiej i jeszcze efektywniej służyli naszemu Panu. Starajmy się każdodziennie studiować Słowo Boże. Przypominać sobie tematy tutaj omawiane i tą społeczność jak najdłużej. A wtedy będzie to wielkim błogosławieństwem wypływającym z tej uczty. Drodzy bracia i siostry, miłe chwile szybko się kończą. Ale kiedy przychodzą trudniejsze próby i doświadczenia, wtedy one jakby dłużej zapadają w naszej pamięci. Starajmy się, kiedy przyjdą próby i doświadczenia, różne kłopoty i troski, wracać pamięcią do chwil spędzonych tutaj w Krakowie. Do tych wspólnych rozmów, do tej wspólnej społeczności, do wspólnego śpiewu. A wtedy będzie łatwiej nam znieść te przykrości, te doświadczenia. Padły już z tej estrady słowa, że kogo Pan miłuje, tego kara. Również padły słowa, że Pan Bóg doświadcza was, aby sprawdzić nas, czy miłujemy Go z całego serca, z całej myśli i z całej duszy. Tutaj byliśmy jakby odcięci od różnych warunków zewnętrznych. Wracając do domu, do codziennych obowiązków, będziemy musieli walczyć o dobry bój wiary z szatanem, z naszym ciałem i z światowością. A więc, drodzy bracia i siostry, zachowajmy w pamięci jak najdłużej te wspaniałe uczucia. Okazujmy miłość naszym braciom i siostrom,
Rozwijajmy różne inne zalety naszego charakteru, usuwajmy wady, abyśmy mogli otrzymać tą wspaniałą nagrodę życia wiecznego w Królestwie i abyśmy mogli spotkać się na licznych ucztach w tym roku lub w następnych latach, jeśli Pan na to dozwoli. Myślę, że drodzy bracia i siostry, że poproszę w tej chwili brata gospodarza, brata Alka Nowaka, aby również mógł podziękować i przedstawić swoje spostrzeżenia. Prosimy. Dziękuję bardzo. Drodzy bracia i siostry, pozostało mi coś powiedzieć na zakończenie. I w imieniu organizatorów tej uczty duchowej pragnę, drodzy bracia i siostry, przede wszystkim was wszystkich przeprosić za wszelkie niewygody, jakie tutaj doznaliście z powodu niewydolnej tej klimatyzacji, na jaką żeście byli przygotowani. Dziękuję również z tego miejsca za wytrwałość i pogodę ducha, jaką żeście okazywali w tych trudnych warunkach wynikających z niewydolności właśnie tej klimatyzacji. Przede wszystkim pragnę podziękować tu Ojcu Niebieskiemu, naszemu dobremu Bogu, że dodawał nam siły w tych gorących chwilach, gdy przebywaliśmy. Dziękujemy również bratu Piotrowi Woźnickiemu za udzielenie współorganizowania nam tego, przywileju w tym współorganizowaniu tej uczty duchowej tu w Krakowie. Jak również dziękujemy bratu Piotrowi Kucharskiemu, przewodniczącemu tej konwencji, za współudział z organizatorami i w podawaniu niezbędnych komunikatów nam tutaj wszystkim. Zatem wszystkim dziękujemy, którzy zadbali o nasze potrzeby cielesne, tym przede wszystkim, którzy bardzo rano wstawali i przygotowali nam posiłki, abyśmy mogli wzmocnić nasze ciała śmiertelne. Dziękujemy również osobom, które nam zapewniły zakwaterowanie i mogliśmy spokojnie wypoczywać i radować się z społeczności z innymi. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, również młodzieży, która pomagała tutaj podczas obiadów w podawaniu posiłków. Więc pragnę wszystkim podziękować, nie sposób tu wymienić imiennie wszystkich, ponieważ nie chciałbym tu kogoś pominąć, a z tego powodu zrobić mu komuś przykrość. Więc wszystkim dziękujemy. A na zakończenie myślę, że będą dobre takie słowa, będą takim naszym życzeniem słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Filipian w 4 rozdziale, wierszu 23. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Dziękujemy bratu gospodarzowi za podziękowania i za to wszystko, co oni uczynili dla nas. Dziękuję również wszystkim pielgrzymom i ewangelistom za podawanie pokarmów duchowych. Chciałbym podziękować również bratu Jarmuszkowi i siostrze, która wspomagała lub dawała nam podkład muzyczny, abyśmy lepiej mogli chwalić Ojca Niebiańskiego. Dziękuję wam, drodzy bracia i siostry, że przyjechaliście na tą ucztę duchową, bo gdyby was tutaj nie było, ta uczta nie mogłaby się odbyć. Ja za swej strony pragnę was wszystkich przeprosić za moje niedociągnięcia, przejęzyczenia, czy też błędne komunikaty, które podałem w dniu wczorajszym, bo nie do końca zrozumiałem intencje braci, które przekazały mnie. Jestem tak samo niedoskonały, jak i wy wszyscy.
I niestety upadam również i w słowach, nie mówiąc już o uczynkach. Drodzy bracia i siostry, na tej uczcie duchowej otrzymaliśmy wiele pozdrowień od różnych braci i siostr. Otrzymaliśmy pozdrowienia przez internet, czyli bracia pisali nam drogą internetową pozdrowienia. Przynoszono nam mnie wiele pozdrowień indywidualnych od wielu braci i sióstr. Myślę, że będzie dobrą rzeczą, abyśmy odwzajemnili się tymi pozdrowieniami i również abyśmy odwzajemnili się pozdrowieniami dla brata Herzika, który przekazywał nam pozdrowienia przez brata Woźnickiego, a proszę, abyśmy to wyrazili przez podniesienie ręki. Dziękuję. Poproszę brata Woźnickiego, aby również przemówił kilka słów do nas i aby odebrał te pozdrowienia od nas i przekazał bratu Herzikowi i innym braciom na innych ucztach duchowych. Prosimy. Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie, musimy się rozstać, nie wszyscy. Ruszamy do Suszca, inni do domów. Niemniej połączył nas tu Duch Pański, miłość wzajemna, a także z nami w tej uczcie uczestniczyli ci, którzy przez internet lub przez pozdrowienia inną drogą nam przekazywali. Brat Herzik interesuje się zawsze każdą konwencją i upoważnił mnie wszędzie, żebym braci pozdrawiał, bądź usługuje osobiście w zborach, bądź na konwencjach, abym serdecznie w jego imieniu pozdrawiał wszystkich, których bardzo kocha, którym służy i pragnie nadal uwielbiać Boga przez przekazywanie im od Pana tych prawd, jakie Pan przez Niego będzie jeszcze nam podawał. Z radością tam opiszę mu wydarzenia, ogólny nastrój, serdeczność, jak i również miłość braci, którą żeście wyrazili przed chwilą, przez podniesienie ręki. Niechaj Bóg nas błogosławi, dalej prowadzi, tak jak prowadził Izraela poprzez puszczę i w naszych doświadczeniach otrzymujemy z głębszym zrozumieniem to, co Pan typicznie przekazywał Izraelowi. Niech Bóg będzie w nas, z nami i niech nas prowadzi do ostatecznego zwycięstwa. Tego sobie życzymy wzajemnie wszyscy. Amen. W obecnej chwili poproszę braci pielgrzymów, którzy usługiwali nam, a zostali poproszeni, aby roznieść chleb. Ten chleb reprezentuje te pokarmy duchowe, którymi karmiliśmy się tutaj na tej uczcie duchowej. A my w tym czasie zaśpiewamy pieśń pod numerem 182. Proszę o odszukanie pieśni pod numerem 182.
Łukasza 36. Proszę o powołanie na rogi. Proszę. Umiłowany Stwórco i Wszechmogący Boże i Panie nasz, przez drugiego Zbawiciela Syna Twego,
Jak najserdeczniej dziękujemy Ci za wylewane nieustannie błogosławieństwa na wszystkie kluby Twój na obliczu ziemi. Dziękujemy Ci za ten szczególny wylew łaski i prawdy i Ducha Świętego, którego wprowadzałeś przez te 3 dni naszej wspólnej uczcie duchowej. Nasze spragnione serca, oceniające te dary, połączyłeś tym wspaniałym węzłem miłości. Dziękujemy Ci, że w naszych sercach tkwi uwielbienie dla Ciebie i Syna Twego i dla Twojej świętej prawdy, którą pragniemy użyć do udoskonalenia naszych charakterów, abyśmy zdolni byli osiągnąć wieczność i wieczne uwielbianie imienia Twego. Dziękujemy Ci za codzienny, z Twojej strony łaskawy i błogosławiony kurs nadawania nam Twojej świętej łaski i Twojej świętej prawdy we wszystkich sytuacjach naszego życia i doświadczeniach codziennych, w naszych wewnętrznych zmaganiach z naszymi wrogami, nieuchwytnymi zewnętrznie, lecz w sercach objawiającymi się przez różne wady, słabości, jak i również ich opór pokonywany przez zwycięskie cnoty, zalety i przymioty charakteru, nad którymi czuwasz i w których dajesz nam siłę i moc aż do ostatecznego zwycięstwa. Błogosław naszą dalszą podróż do domów lub na dalszą ucztę duchową, abyśmy mogli nieść te wspaniałe dary Twoje nie tylko w naszych sercach, ale w słowach i czynach dalszego naszego życia, a to przez Pana i Zbawcę Jezusa Chrystusa. Amen. Dla tych braci i sióstr, którzy jadą do Szóstca, chcę powiedzieć do zobaczenia, bo też pragnę tam się udać. Dla tych, którzy wracają do domu, wracajcie, kochani, drodzy bracia i siostry, pod Pańską opatrznością, szczęśliwie. A wszystkim chcę powiedzieć, zostańcie z Bogiem, aż się zejdziemy znowu. Pokój Wam. Jeszcze tutaj taka bransoletka została znaleziona. Jeśli ktoś zauważy brak jej, to zapraszam o odebranie. Dziękuję. Koniec uczty duchowej w Krakowie uważam za...